Wczoraj obserwowaliśmy Jezusa, który nie chce się spoufalać z tłumem, z tymi, którzy go otaczają, napierają na niego. I dzisiaj w Ewangelii widzimy dlaczego, jak on chce wykorzystać swoją wolność, swoją niezależność do wypełnienia misji. Wybiera 12. Wybiera 12, można powiedzieć, ludzi nieidealnych. Gdyby był taką osobą medialną i szukał poklasku, słuchał doradców mądrych tego świata, wątpię, żeby wybrał właśnie taką grupę 12. Pewnie wybrałby menadżerów, osoby lepiej zorganizowane, lepiej poukładane, z lepszym CV, z lepszą historią życia, tak patrząc po ludzku, mniej pogmatwaną. Ale on wybiera właśnie taką grupę 12 osób, tak trzeba sobie powiedzieć szczerze, też słabych, bo to później relacje z Jezusem, ich postawy też pokażą, że wybrał osoby słabe, z problemami, ale, i tu jest ważne, dlaczego Jezus tak czyni? Ponieważ jest wolny i tak chce, tak mówi nam Słowo Boże, chciał ich wybrać. Tak w swojej rozmowie z Ojcem w niebie, swojej decyzji, takich wyborów dokonał. Czasami możemy się zastanawiać, Panie Boże, dlaczego mnie wybrałeś? Bo jako chrześcijanie każdy z nas jest, może czuć się wybranym przez Jezusa Chrystusa na ucznia, na to, abyśmy szli razem z Nim. Dlaczego mam takie wady, tyle grzechów, tyle słabości? Odpowiedź brzmi, bo Jezus tak chciał. Taka była Jego wola. Tak w wolności wybrał i każdego z nas potrzebuje w historii zbawienia, w swojej misji, aby ją realizować. Więc dziękujmy Jezusowi za to, że w wolności wybiera nas do grona swoich uczniów, abyśmy mogli pełnić wolę Ojca.